Kilka dni temu miałem okazję odwiedzić Fundację Jean. To jedno z takich doświadczeń, po których ciężko przejść do codziennych obowiązków. Za pierwszym razem pojechałem tam z ciekawości. Kolejnym z poczuciem misji i taką wielką ochotą, aby przybliżyć Wam świat osób z autyzmem. Wiele można się od nich nauczyć. Mam 16 lat. Chodzę do 7 klasy. Moim zainteresowaniem na przerwie czasami to lepienie z plasteliny i niekiedy też granie na komputerze, kiedy jak mam na to ochotę. No, niewiele wiem o autyzmie, ale trudno mi jest po prostu wiedzieć, co to jest autyzm. W tej klasie, w której teraz chodzę, mam tylko trzech kolegów. Arkadiusz, Bartłomiej i Adam. Społeczeństwo nie rozumie, na czym ta choroba w ogóle polega, że są to ludzie, którzy postrzegają świat zupełnie inaczej niż my, nie potrafią ich zrozumieć, uważają, że często są to ludzie, którzy są po prostu źle wychowani albo upośledzeni umysłowo, a tak wcale nie jest. Bardzo często dzieci autystyczne zachowują się w sposób bardzo natarczywy, bardzo często krzyczą, wymuszają coś, rzucają się na podłogę, a ludzie postronnie nie rozumieją tego, że na tym polega właśnie ta choroba, tylko myślą, że dziecko w tym momencie coś chce wymusić albo po prostu nie słucha rodziców. Kubuś urodził się jako zdrowe dziecko, rozwijał się zupełnie prawidłowo, zaczynał mówić. Kiedy skończył rok, przestał mówić, przestał nawiązywać ze mną kontakt wzrokowy, zaczął się izolować, nie nawiązywał kontaktu z rówieśnikami, nie nawiązywał kontaktu z rodziną. Już wtedy wiedziałam, że jest coś nie tak. Przez 3 lata był diagnozowany, był badany przez wielu specjalistów i w wieku 4 lat zdiagnozowano u niego autyzm wczesnodziecięcy. Każdy z nas, kiedy rodzi mu się dziecko, zakłada, że to będzie rozkoszny, fajny przedszkolaczek, że będziemy zbierać piątki, że będziemy odbierać świadectwa z czerwonym paskiem lub nie, że będzie miał kiedyś fajną pracę, fajny zawód, fajną rodzinę. To trzeba wszystko odchorować i przeboleć. Ale też jest poszukiwanie winy, co takiego zrobiliśmy nie tak. Dlaczego akurat nas to spotkało? Co ja takiego zrobiłam? Może czegoś nie dopilnowałam? Może coś takiego się wydarzyło w czasie ciąży, że teraz przyjdzie mi ponosić konsekwencje tych moich błędów. Mi, ale przede wszystkim dziecku, tak? Że być może spowodowałam coś, za co temu dziecku przyjdzie teraz zapłacić. Michał jest dzieckiem, które się nie komunikuje w sposób werbalny i póki co nie udało nam się znaleźć innej drogi i możliwości komunikacji. Ponieważ spędzam z nim bardzo dużo czasu i jestem bardzo skupiona na nim, czasem wiem, czego potrzebuje, czego pragnie, co próbuje mi skomunikować, ale nie zawsze. Ten brak mowy jest bardzo trudny. To są takie trudności życia codziennego, jak na przykład polegające na tym, że dziecku coś się dzieje, dziecko jest chore. On nie pokaże, gdzie go boli, w którym miejscu go boli. On będzie płakał, będzie krzyczał, będzie agresywny.
trzeba cały czas zastanawiać się i próbować, badać, może mu zimno, może mu ciepło, może chce pić, może jest głodny, może chce wyjść, może uwiera go metka, no nie wiemy, więc wiele z tych naszych typowań będzie nietrafionych, że nie rozpoznamy właściwie potrzeby. Jest to bardzo trudne, trudne dla dziecka, frustrujące, bo czuje się niezrozumiane, ale dla rodzica też, bo jak to, no twoje dziecko, nie wiesz o co mu chodzi, nie wiesz dlaczego płacze? Trzeba pogłaskać pyszczek, pyszczek przyklej tutaj, a nosek mu, o, bardzo ładnie, tak. W Polsce jest 400 tysięcy osób ze spektrum autyzmu, począwszy od osób, które potrzebują bardzo dużego wsparcia i nie są w stanie żyć samodzielnie, a skończywszy na osobach bardzo inteligentnych, które mają nietypowe zdolności, ale mają trudności w kontaktach z ludźmi i to bardzo utrudnia im życie. Są dwa mity dotyczące osób z autyzmem. Jeden mówi, że osoby z autyzmem to geniusze. I owszem, jest taki niewielki promil osób, które mają jakieś wysepkowe, szczególne umiejętności, ale jest to rzeczywiście bardzo mała liczba i absolutnie nie dotyczy to całej społeczności. Drugi mit mówi, że osoba z autyzmem żyje we własnym świecie i nie chce kontaktu z ludźmi. To jest absolutna nieprawda. Osoby z autyzmem, dzieciaki z autyzmem chcą mieć kontakt z ludźmi, tylko nie potrafią go nawiązać i bardzo z tego powodu cierpią. Jeżeli Michał znajduje się w przestrzeni, którą dobrze zna, w której czuje się swobodnie, w której wie, gdzie co jest położone, doskonale sobie poradzi, jeżeli będzie chciało mu się pić, przyniesie mi szklankę, jeżeli będzie miał ochotę na kanapkę, przyniesie chleb. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy bardziej skomplikowane albo rzeczy, które nie znajdują się w zasięgu jego ręki, na przykład ukryte w górnej szafce, gdzie nie ma dostępu, no to zaczyna się wtedy loteria, ponieważ on precyzyjnie nie wskaże, o który przedmiot mu chodzi znajdujący się w szafce, więc prawdopodobnie będzie wyglądało to tak, że będę po kolei wyjmowała te przedmioty z szafki wyżej, aż w końcu trafi na właściwą. Mam w sobie taki wielki lęk i wielki strach o to, że kiedyś Michałowi coś się stanie poważnego, jeśli chodzi zwłaszcza o tą sferę zdrowotną, a ja w pole nie zauważę jakiegoś symptomu, nie zrozumiem, że ten krzyk to tym razem był spowodowany tym, że coś go gdzieś boli w środku, a nie tym, że na przykład przeszkadza mu dźwięk dochodzący z mieszkania sąsiadu, bo sąsiad na przykład remontuje mieszkanie w tym czasie. Ja z moją klasą mieliśmy za zadanie zrobić pracę na konkurs pod tytułem Ptaki fruwaki. Pomyślałem, że ulepię sobie ptaka z długimi nogami i ciałem wyglądem kibla. Klozetu po prostu. Jak go nazwałeś? Kibla ptak. Mówi, że to tak jakby trochę były dzieci za szybą, ale my rzeczywiście tak się czuliśmy, że nie trafia do niego to, co mówimy, nie trafiają do niego żadne komunikaty, że nas nie słyszy albo nie widzi. Kubuś jest dzieckiem bardzo uczuciowym, bardzo martwi się o swoje rodzeństwo, martwi się o mnie, o stan zdrowia. Wystarczy, że zaboli mnie głowa, od razu pyta, jak mi pomóc, czy nie zrobić mi herbaty, czy aby nie umrę. Jest kochanym dzieckiem. Mama trochę zajmuje się wszystkim, na przykład zmywanie, sprzątanie. Mycie podłogi, opiekowanie się dziećmi.
Moi bracia mają komputer, ja nie mam, więc Dawid i Krzyś, a zwłaszcza Krzyś, pozwala mi zagrać na komputerze. Dawid też, ale kiedy jak Dawid jest na studium, to Krzyś mi pozwala czasami. Natomiast komputer, który ja będę miał, tego nie wiem. Jeszcze nie wiem. Absolutnie nie ma Michał odruchu takiego instynktu samozachowawczego, tak? Nie będzie czuł różnicy, czy on spaceruje po parapecie okna, czy spaceruje po chodniku, tak? I to jest fajną płaszczyzną dochodzenia i to. Więc wymaga to rzeczywiście nieustannego takiego pilnowania i skupienia uwagi. Nie za bardzo też potrafi sobie zrozumieć, że pewnych rzeczy nie da się zrobić, albo że czegoś mu nie wolno. Że na przykład syropu na kaszel, chociaż jest super słodki i fajny, nie dostajemy jak cukierków, kiedy mu się zachce, prawda? Na przykład, ponieważ mieszkam na 5. piętrze w bloku i mamy okno balkonowe i dostęp do balkonu, mam wyjętą klamkę z drzwi balkonowych, żeby mieć gwarancję, że on na pewno bez mojej uwagi i kontroli na ten balkon nie wyjdzie w momencie, kiedy będę na przykład w kuchni albo w łazience. Kiedy idę z Michałem ulicą, nigdy mi się nie zdarza, żebym na przykład wypuściła jego ręki. Michał ma już 7 lat. A ja nigdy nie poczułam się na tyle bezpiecznie, żeby mógł iść 2 kroki przede mną albo 3 kroki za mną. Bo ja nie wiem, czy być może coś, co zauważy po drugiej stronie ulicy albo nagle szczekający pies przechodzący obok, czy nie spowoduje, że nagle wyskoczy mi na 3 pasmówki na przykład, tak? Czy ja go zdążę złapać. Ciężkich momentów w życiu mieliśmy bardzo dużo. Takie, które przychodzą mi teraz do głowy, to przypadek, kiedy wracaliśmy z przedszkola. Skręciliśmy w zupełnie inną stronę niż zwykle. Kuba poczuł, że jego świat się chyba w tym momencie zawala i próbował wyskoczyć mi z jadącego auta pod nadjeżdżający tir. Kiedy indziej z kolei również coś nie spodobało mu się w trakcie jazdy i zaczął bić mnie po twarzy w trakcie jazdy. Budzą się w takich sytuacjach bardzo ludzkie odruchy, ale z drugiej strony też wiedziałam, że jest to moje dziecko, któremu ja też nie mogę zrobić krzywdy. Nie mogę na niego krzyknąć, bo wiedziałam, że to jest ponad jego siłę. Że on zareagował bardzo spontanicznie, że nawet nad tym nie myślał. Kolejne ciężkie momenty nadeszły wtedy, kiedy zaczął dojrzewać. Był dzieckiem bardzo agresywnym, denerwowało go dosłownie wszystko, nawet przecinek w zdaniu postawiony nie tam, gdzie trzeba. Słowo, które mu się nie podobało, czy muzyka włączona w samochodzie. Przez długi okres czasu nie mogliśmy w ogóle słuchać radia w samochodzie, bo wszystko go denerwowało. Ulubione potrawy na obiad to między innymi spaghetti, kopytka z cynamonem, pyzy, kanela z mięsem, to samo co pyzy, schabowy, ziemniaki, surówka i jeszcze jakieś naleśniki też. Zupa, kapuśniak, pomidorówka, barszcz czerwony, rosół oraz zupa fasolowa. Czasami tata robi, albo mama robią zupę cebulową o czerwonym kolorze, dodawają grzanki oraz posiekany ser. Moje ulubione. Bardzo się boję myśleć o przyszłości Michała, dlatego że tak naprawdę nie widzę alternatyw. Myślę, że dopóki będę w stanie funkcjonować i o niego zadbać i się zatroszczyć, oczywiście zrobię wszystko, co tylko w mojej mocy i w moich siłach, żeby tak było. Żeby jakoś funkcjonował w miarę szczęśliwie, w
środowisku, które jakoś będzie próbowało odczytywać jego potrzeby. Natomiast myślę, że jeżeli nie starczy mi już sił na to, nie widzę za bardzo możliwości, żeby ktoś z innych członków rodziny przejął opiekę nad Michałem. Mam starszą córkę, która ma prawo włożyć swoje życie kiedyś w przyszłości po swojemu, ma prawo się kształcić, pracować tam, gdzie zechce i ułożyć sobie swoje życie rodzinne tak, jak zechce. Być może w ogóle nie w Łodzi, być może w zupełnie innym końcu świata. Nie śmiałabym nigdy obciążać ją koniecznością opieki nad bratem. Nie wiem, jaka będzie przyszłość Kuby. Mam nadzieję, że będzie na tyle w przyszłości samodzielny, że kiedy mnie zabraknie, da sobie radę, ale tego nie wiem. Do pracy? To jeszcze nie wiem. Na tusie, na zajęciach z panią Patrycją, pani Patrycja mi dała taką kartkę z różnymi zawodami. Jak na przykład robienie naszyjników, szycie, lepienie wazonów, robienie obrazów z nici. Najtrudniejszy zawód to po prostu sekretarz, sekretarka. Michał jest cały czas dla mnie zagadką. Cały czas chcę wierzyć i bardzo w to wierzę, że przyjdzie kiedyś taki w życiu moment, taka magiczna chwila, gdzie ta płaszczyzna porozumienia będzie nami na tyle taka silna, że ja zrozumiem, co on sobie w sercu nosi, w swoim sercu nosi, że zrozumiem właśnie o czym marzy, czego pragnie, czego chce, bo oczywiście takie zwykłe, drobne sprawy, no to wiadomo, jak każde dziecko, no, chciałby mieć mnóstwo żelków, chciałby móc bez ograniczeń taplać się w wodzie i robić to, co wszystkie dzieci lubią, tak, bawić się w piasku, bawić się w wodzie, bez ograniczeń jeść słodycze. To jest takie tożsame chyba dla wszystkich dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o takie głębsze jego potrzeby, to mam nadzieję, że kiedyś znajdę sposób, żeby je właściwie odczytać. Pamiętacie tytułowe pytanie? Po co powstał ten film? Nie oszukujmy się, nie jesteśmy w stanie z dnia na dzień odmienić życia osób z autyzmem. Ale jesteśmy w stanie uczynić je nieco bardziej znośnym. W jaki sposób? Posłuchajcie. Rodziców i opiekunów osób z autyzmem oraz same osoby z autyzmem często pyta się, co jest ich najważniejszym problemem. I paradoksalnie odpowiedź jest zaskakująca. Wszyscy myślą, że diagnoza, terapia, że brak dostępu. Okazuje się, że największym ich problemem jest brak akceptacji ze strony społeczeństwa. Że wtedy, kiedy pójdą do sklepu, kiedy nie są obsłużeni albo kiedy rodzic spotyka się z jakimś agresywnym komentarzem, to są takie sytuacje, które bolą ich najbardziej, a one przenoszą się też na szkołę i na wszystkie inne instytucje publiczne. Byłem kiedyś świadkiem takiej sytuacji, że jedna z naszych mam wyszła stąd z dzieckiem, a ja przypadkowo razem z nią. I tak się stało, że chłopak jej miał tego dnia gorszy dzień i zaczął krzyczeć, machać rękoma, płakać bardzo głośno i tak dalej. I to, co ona zrobiła, to było najlepszą rzeczą, którą ona może w takiej sytuacji zrobić, czyli po prostu stanęła, żeby przeczekać tą sytuację. To jest najlepszy sposób reakcji na trudne zachowanie u dziecka z autyzmem. Natomiast otoczenie tego nie wiedziało, więc natychmiast spotkała się najpierw z krzywymi spojrzeniami, a potem z kilkoma, no, nie najlepszymi komentarzami. Myślę, że nie powinniśmy się spieszyć z etykietowaniem ludzi tak bardzo. Że nie powinniśmy tak bardzo i tak łatwo oceniać, nie zastanawiając się, skąd się biorą przyczyny, dlaczego coś wygląda tak, a nie inaczej.